książki mojego życia to taki tytuł mocny. Zasugerował mi raczej to, że chcielibyście Państwo usłyszeć o czymś, co dokonało pewnej zmiany, przewrotu życiowego. I jest taka książka faktycznie. Ja ją wielokrotnie polecałam, mówiłam też o niej kilkukrotnie. Dzisiaj nie będę się akurat na nią rozwodzić, ale każdemu z Państwa z pełną śmiałością proponuję przeczytanie książki 5 lat kacetu Stanisława Grzesiuka, która jest szczególnie, myślę, istotna w sytuacjach trudnych życiowo. Tak jak panująca obecnie i męcząca nas nadal pandemia. Ale mamy też wakacje i w związku z tym zapragnęłam przedstawić troszeczkę inne pozycje. Miały one definitywnie wpływ na moje życie. Może zacznijmy od mistrzyni Agnieszki Osieckiej, powszechnie znanej jako autorka tekstów, więc poezji. Natomiast Osiecka była mistrzynią prozy również w takim zbiorze Biała Bluzka, najpiękniejsze opowiadania. Mamy całe zestawienie naprawdę fantastycznych opowiadań, które przede wszystkim myślę, że rozwijają naszą ludzką wrażliwość. Definitywnie pozwalają nam przenieść się do czasów, w których młoda Osiecka przeżywała swoje wzloty, upadki, jakieś urozmaicenia duchowe i towarzyskie. I jednocześnie w fantastyczny sposób opisywała to prozą. To też super wycieczka do różnych regionów Polski i między innymi na Mazury, czy możliwość wyobrażenia sobie Saskiej Kępy tamtych czasów. Także jeżeli chodzi o literaturę wakacyjną, to myślę, że to jest świetna rzecz. Rzecz też doskonała dla ludzi młodych, o pewnej wrażliwości, którą chcieliby sobie rozbudowywać, pobudzająca wyobraźnię. I czasem, może nie w opowiadaniach, ale w innych wydaniach związanych z Osiecką, uchylająca rąbka tajemnicy życia kulturalnego Warszawy, Krakowa drugiej połowy poprzedniego stulecia. Następną książką, która definitywnie miała wpływ na moje postrzeganie świata, są Lapidaria Ryszarda Kapuścińskiego. Kapuściński jako doskonały reporter na pewno otwiera nam okno na świat. I to okno takie niestandardowe, ze względu na to, że jego podróże po Afryce, obu Amerykach, spostrzeżenia dotyczące Europy są bardzo wnikliwe, bardzo profesjonalne, bardzo głębokie, ale odnoszą się do człowieka przede wszystkim. I tak tutaj może przywołam cytat z Lapidariów, które same w sobie są fantastyczną formą, ze względu na to, że to są formy takie fragmentaryczne. One zostały skonstruowane z jego dzienników, między innymi, z jego zapisków. To fragmenty z wywiadów przeprowadzonych z nim. I tak jak wspomniałam, przede wszystkim obnażające człowieka w jego różnorodności, inności, w tym jak organizuje sobie życie, w zależności od tego, w jakiej kulturze, w jakich zakątkach świata mieszka. Dojrzewanie człowieka następuje często nie w wyniku powolnego przybywania lat, ale na drodze kolejnych wstrząsów, głębokich przeżyć, traumatycznych doświadczeń, to jest skokowo, gwałtownie. Stąd z jednej strony widzimy ludzi, którym przybywa lat, ale nie dojrzałości, którzy wewnętrznie, psychicznie pozostają dziećmi, a jednocześnie w czasie wojny spotykamy dorosłe dzieci, które choć liczą niewiele lat, mają już ze sobą ogrom przeżyć i doświadczeń, jakie głęboko i trwale odcisnęły się na ich psychice. Reportaże Kapuścińskiego i jego postać oczywiście bardzo duży wpływ miały na polską literaturę non-fiction, którą bardzo polecam. Obecnie wydaje mi się być w bardzo dobrej kondycji.
I tak jak mówię, to są reportaże, fragmenty w zasadzie myśli, jakieś tam urywki z dzienników Kapuścińskiego, które pozwalają zbliżyć się do świata w jego bardzo szerokim horyzoncie, w bardzo szerokiej perspektywie. I ostatnia książka, o której nie będę mówić dużo, a którą bardzo wielu pewnie zna, ale uważam ją za doskonale napisaną, portret Doriana Graya, Oscara Wilda. Chyba jedna z moich ulubionych, na pewno jedna z moich ulubionych. Mam w domu wypisany zresztą cały zestaw cytatów z tej książki. Czytałam ją jako młoda dziewczyna, a potem wracałam do niej jeszcze wielokrotnie, ze względu na to, że jest to doskonałe studium psychologii człowieka, wpływu mentora też na młodego Doriana Graya, wyborów, jakie podejmujemy, namiętności, którymi się opieramy albo nie. I Anglii, która wyraźnie była fantastycznym otoczeniem twórczym dla Oscara Wilda. Zostawiam Państwa z trzema pozycjami, plus jeszcze raz każdemu, kto chciałby wprowadzić pewną zmianę w swoim życiu, polecam Grzesiuka definitywnie i życzę czasu przepełnionego ubogacającą literaturę.